Jeszcze tylko do 29 stycznia w Starym Gmachu w Alejach mieści się Muzeum Wojska Polskiego. A już od 29 stycznia rozpocznie się proces przenoszenia eksponatów Muzeum Wojska Polskiego do tej nowej siedziby, do siedziby nowo wybudowanej na Cytadeli Warszawskiej. To bardzo ważne zdarzenie Muzeum Wojska Polskiego powstało. Na podstawie dekretu naczelnika państwa polskiego, marszałka Józefa Piłsudskiego, wydanego w kwietniu 1920 roku, Muzeum Wojska Polskiego zebrało w czasie swojego istnienia bardzo wiele eksponatów, bardzo cennych eksponatów. Te eksponaty, jak w każdym muzeum, tylko w jakiejś niewielkiej części mogą być pokazywane opinii publicznej. Ale dzięki zwiększeniu powierzchni wystawieniczej tu na cytadeli warszawskiej dwa i pół razy większa jest ta nowa powierzchnia wystawienicza. Muzeum wojska polskiego będzie mogło pokazywać znacznie więcej eksponatów niż to było dotychczas. Wśród tych eksponatów jest bardzo dużo cennych zabytków, ale zadaniem muzeum jest nie tylko pokazywanie Właśnie tego, co zostało przez lata zgromadzone, ale także opowiadanie o naszej historii, o polskiej historii, o przeszłości, o historii oręża, o dziejach oręża polskiego. W związku z tym muzeum będzie organizowało seminaria, konferencje, zajęcia, lekcje, będzie bardzo aktywne, jeżeli chodzi o upowszechnianie wiedzy historycznej. Muzeum Wojska Polskiego. Jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o budowanie właśnie naszej tożsamości narodowej. W tym procesie odgrywa niezwykle istotną rolę. Bardzo się cieszę, że muzeum zatrudnia tak świetnych historyków, którzy tak dobrze popularyzują wiedzę. A nowe miejsce, nowa siedziba oraz nowe formy docierania do Odbiorców poprzez multimedia, poprzez właśnie zajęcia multimedialne. Jestem o tym przekonany, że także zwiększą możliwości prezentacji dziejów oręża polskiego. Jak mówiłem, cytadela warszawska jest miejscem związanym z historią Polski, bo choć wybudowana przez Rosjan, miała Dławić dążenia wolnościowe Polaków, wybudowana za pieniądze polskie zresztą, gdyż tak to przewrotnie zostało przez Cara zaprojektowane. Jest miejscem szczególnie ważnym, jeżeli chodzi o Powstanie Styczniowe, jeżeli chodzi właśnie o to wszystko, co dotyczy upamiętnienia bohaterów, postaci z czasów powstania styczniowego to na stokach cytadeli warszawskiej Rosjanie doprowadzili do egzekucji bohaterów powstania styczniowego ale to miejsce będzie żyło również ze względu na fakt niejako współistnienia Muzeum Wojska Polskiego razem z Muzeum Historii Polski jest na szlaku turystycznym prowadzącym ze Starego Miasta przez Nowe Miasto aż właśnie tu do Cytadeli. Jestem o tym przekonany, że bardzo wielu Warszawiaków i wszystkich tych, którzy do stolicy przyjeżdżają, skorzysta z naszej oferty, skorzysta z naszej propozycji, żeby właśnie czy to przypomnieć sobie wiedzę na temat historii Wojska Polskiego, czy żeby przekazać. Tą wiedzę ludziom młodym. Naprawdę atrakcyjna forma przekazu zapewnia powodzenie, jeżeli chodzi o docieranie z przesłaniem, jakie przedstawiamy przyszłym pokoleniom, i zapewniam Państwa, że Muzeum Wojska Polskiego o taką formę zadbało. Zapewniam, że wszyscy. Nie tylko historycy, a może nawet przede wszystkim niehistorycy znajdą tu wiele ciekawych eksponatów, będą mogli się dowiedzieć bardzo interesujących informacji na temat naszej historii, na temat naszej przeszłości. Zachęcam. Do tego, żeby jeszcze skorzystać do 29 stycznia i odwiedzić Muzeum Wojska Polskiego w dotychczasowej siedzibie, a potem już po uruchomieniu, zachęcam, żeby skorzystać z możliwości, jakie stworzyliśmy, do tego, żeby dzieje oręża polskiego mogły być zaprezentowane jak najszerszemu gronu odbiorców. Dziękuję.